Nadeszła Kaguya Otsutsuki. Przekonajmy się zatem, czy bogini robi robotę, czy jednak nie. Pierwsza połowa odcinka należy do arku kanonicznego. Tutaj Sasuke pięknie stawia się nad resztą drużyny siódmej, cisnąc im, żeby byli cicho, bo w tym momencie i tak nie mogą nic zrobić. Aroganckie zachowanie, ale do niego pasuje idealnie. Ta muzyka Mugen Tsukuyomi połączona z przebitkami, jak ludzie się znajdują w kokonach i o czym śnią, powoduje, że czuć taką beznadzieję tych postaci, pomimo że to ich spełnienie marzeń. Choji oczywiście marzenia swoje także spełnia w realu, bo śnił o jedzeniu. Patrzcie też na Tsunade w śnie Terumi Mei, jaką ma minę. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, tę połówkę oceniłem na 6. Druga połowa odcinka to kanoniczna historia, choć oczywiście Madara tutaj argumentuje w sposób celowy swoje działanie tak, by się usprawiedliwić, to nie mogę się z nim nie zgodzić. W brutalny sposób, ale zamienił życie wszystkich w coś pięknego, a stwierdzenie, że Hashiramie się nie udało, też jest trafne, bo pierwszy do tego dążył, ale nie potrafił tego zrobić. I szczerze, choć w tle leci monolog Madary, który trafnie wszystko opisuje, to chyba wolałbym, jakby po prostu była jego gadająca twarz, niż przebijające się, powtarzające flashbacki. Trzeba przyznać, że Zetsu pokazał, że ma wielkie jajca i zaczął spokojnie mówić Madarze, że jest w błędzie i że jest zarozumiały, twierdząc, że tylko on może manipulować. Super wygląda to, jak Madara został oszukany i przeobraża się z tą wchłonioną czakrą z ludzi złapanych w Mugen Tsukuyomi. Muszę też przyznać, że pojawienie się Kagui było dobre, nawet powiedziałbym, że bardzo, głównie ze względu na to, jak Madara był wykorzystywany przez te wszystkie lata i że to było zaplanowane dużo, dużo wcześniej. Niewiadomych nie widziałem, tę część oceniłem na 9. Spoko ten efekt strachu Sakury, gdy Kaguya na wywaleniu ignoruje ją i idzie prosto na Sasuke i Naruto. Fajnie Kaguya w sekundę przeniosła wszystkich do innego wymiaru, dobrze też wygląda to, jak przybili Obito do skały kunajem, ale jakim cudem on go utrzymał, to nie wiem. Tutaj Sasuke powiedział Naruto, że oni są najważniejsi i bez nich ziemia przestanie istnieć, bo muszą zapieczętować Kaguya za pomocą ich mocy, a nie powinni zwracać uwagi na Kakashiego i Sakurę. Chłodne, brutalne, rozsądne myślenie, ale nie, Naruto będzie ich chronił wszystkich za wszelką cenę, bla bla bla. Irytujące, wiedząc, że Kaguya bije ich po prostu na głowę wszystkich razem wziętych poziomem mocy. Do tego oczywiście flashbacki, żeby to wszystko potwierdzić. I oczywiście, jak powiedział, tak zrobił, ratując Sakurę i Kakashiego, przez co Kaguya miała szansę na atak. Git bezszelestnej bogini pojawiła się za Naruto i Sasuke, łapiąc ich i płacząc, widząc w nich swoich synów. Bardzo mi się też podoba ta subtelna muzyka w tle, gdy Kaguya wsysała czakra przeciwników. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. Chłopy to tutaj zagrali podstępem, żeby wymanić od nich jezioro, widać nieważne jakie czasy, ludzie tak samo się zachowywali. Oczywiście znalazł się też taki, co spiskuje przeciwko własnym ziomkom. Super bez żadnego ruchu, Kaguya rozgniotła tych ludków na strzępy. Spoko też wygląda to pobojowisko, natomiast mega smutne było to, jak ta Aino biegła do swoich, żeby im wytłumaczyć, że Kaguya jest w ciąży i tylko ich broniła, a oni wystrzelili w nią mnóstwo strzał. Mimo że była pokazywana bardzo krótko, to szkoda mi było jej. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na dychę. Śmiesznie się Hagoromo i Hamura zdziwili, jak Gamamaru zaczął do nich gadać. Tutaj Kaguya mówiła, że tradycja podtrzymania boskiego drzewa musi zostać kontynuowana, zanim przybędą inni. Nie wiemy, o kogo chodzi, a mowa tu o innych członkach klanu Otsutsuki. Gamamaru ciągle zwraca się do Hamury i Hagoromo per człowiek, tak naprawdę to jest pół człowiek, pół kosmita. To, że Hagoromo zapanował nad energią naturalną tak szybko, jest zrozumiałe, w końcu to nad człowiek. Tutaj także minusów nie widziałem, a odcinek oceniłem na 8. Te kartki przywracające pełnię zdrowia to taki gówno boost. Za to tutaj nie wiemy, kto to jest, a są to kolejno Urashiki, Momoshiki i Kinshiki od Otsutsuki. Tu jednak już walą flashbackami na lewo i prawo, ale spoko wyglądało to, jak Hagoromo zatrzymał Hamurę i czymś przypominającym Chidori przebił go na wylot, przez to przebudził MS-a, którego od razu zamienił w Rinnegana. No i tutaj dało się tego spodziewać, że użyje tej kartki do uratowania brata, no ale to takie słabe wytłumaczenie, żeby ominąć jego śmierć. I ojeju, ale ta walka Jubiego z Susanoo Hagoromo ciekawa, no naprawdę. Tutaj Zetsu przedstawił swój plan i to, jak długo mu to zajęło, bo musiał zebrać ogoniaste bestie, czakrę Hagoromo, żeby zdobyć Rinnegana i ogólnie muszę przyznać, że jego przebiegłość była kozacka. Połowa wydarzeń w anime była zmanipulowana przez niego, jak nawet to, że to on nakierował Kabuto na zwłoki Madary. Odcinek na 6,5.
No, fajnie, fajnie. Przez długi czas byli uwięzieni przez czarnego Zetsu, a Naruto tak po prostu sobie go rozerwał, no bez sensu. Oczywiście Naruto użył tego gówno boosta z uleczaniem, ale już zabawne było, jak użył odwrotnego Ryoko no Jutsu i po prostu muzyka się zatrzymała i to zdziwienie na twarzy Sakury. Piękne, jednak to, że Kaguya dała się na to nabrać, to już nie jest spoko. Niby czemu miałoby to ją zdezorientować, skoro traktowała ludzi jak pionki? Nie kupuję tego po prostu. Bardzo fajnie użyty teleport bogini, żeby wyciągnąć Sasuke do innego wymiaru. Rozdzielając ich w końcu nie ma szans przegrać. Oczywiście gdyby nie faworyzowano protagonistów. Przedtem też tego nie wypunktowałem, bo to nie było takie widoczne, ale serio Madara zabierając Rinnegana Obito wszczepił mu jego Sharingana z powrotem? Przecież to idiotyczne. Spoko, chociaż wytłumaczył on, jak z pomocą Kamui może dostać się do wymiaru, w którym siedzi Sasuke, ale już monolog Obito, że się zmienił, to są jego przyjaciele, połączone z flashbackami, to istny zapychacz i ojeju, to już się naprawdę ciężko ogląda. Nagle z dolnej połowy Madary wyłonił się Hagoromu, no co tu się odwala, to ja nie wiem. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na czwórkę. Tutaj Gamamaru powiedział, że przed przeznaczeniem nie ma ucieczki i myślę, że w Naruto jest to jakaś tam prawda i niezależnie czy to żaba przewidziała czy nie, nawet przeznaczenie Nagiego się spełniło, nawet jeśli wybrał on to sam. Ciekawa jest ta taka dobroć Hagoromu i obojętność, nie dyskryminuje złodzieja, tylko pyta czy mu pomoże, a gdy ten odmawia, to po prostu mówi, no dobra, to trudno, naprawię go sam. Spoko wyglądało to, jak ludzie zaczęli im pomagać, żeby wspólnie z tego mostu korzystać, a gość, który był złodziejem, sam poprzez pracę nadał życiu sens i zobaczył, że da się inaczej. Fajne. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 8. Spoko pokazano, że to Indra tak naprawdę stworzył ninjutsu i to w bardzo młodym wieku. Te reinkarnacje Indry i Ashury to sprytna, ale bardzo nudna furtka dla twórców. W końcu mogą pokazywać praktycznie te same sceny, tylko z innymi osobami i argumentować to, że to przecież reinkarnacja, to wiadomo, że ta Ashury będzie miała dobre serduszko, będzie głupkowata i nieporadna, by z czasem być bardzo silna, a Indry opanowana, mądra, ale chcąca mocy. Ten mały Zetsu to jest tak dziwnie niepokojący i fajnie wyglądało, jak zbliżył się do Indry, powiedziałbym, że nawet jest tutaj imponujący. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Test Hagoromu to takie trochę naplucie Indrze w twarz, chociaż faktem jest, że przejawiał wrogie zachowania, więc jest to jakoś tam uzasadnione. Co do reszty odcinka nie mam nic szczególnego o nim do powiedzenia, po prostu kontynuacja historii i tyle. Szczególnych minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 6. Ładnie tutaj Zetsu cały czas przeciąga Indrę na swoją stronę, podsuwając mu, że wszystko robi dobrze, ale to ojciec nie chce mu dać należnej władzy. Śmiesznie Gamamaru ledwo się mieści w tym garnku, co sam zresztą skwitował. No i to jest spoko siła przyjaźni, bo wiadomo, że wszystko dobrze się skończy, ale to zajęło im rok ciężkiej pracy. Nikt tutaj nie był supermocarny, nikt się nie wywyższał, to co innego niż boost Naruto, żeby wygrać. Na końcu jednak słaby cliffhanger, w którym niby nie wiadomo kogo wybierze Hagoromu, choć to oczywiste. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. Moim zdaniem ta decyzja Hagoromu nie była sprawiedliwa. Indra zrobił to samo co Ashura, tylko rok wcześniej i w pojedynkę. To, że ludzie zaczęli o tę wodę walczyć, to już nie jest jego wina. Zresztą nie powiedziane, że za rok nie mogło się to stać z wioską, którą uratował Ashura. Fajnie, co to ziomek dostał w pysk, ale tutaj kolejny gówno boost, gdzie Hagoromu powierzył swoją moc Ashurze, no wcale nie po to, żeby w ogóle miał jakikolwiek podjazd do brata. Złodupnie Indra zabił swoich przyjaciół, żeby przebudzić MS-a, choć jak dla mnie to odgrzewany kotlet. Chłop używał Chidori, miał takie same oczy jak Sasuke, Amaterasu, nawet takie same Susano. Nie postarali się, to żaden easter egg. Tak samo jak Ashura zaczął sypać Rasenganami, to że zmieni się temu nazwę albo jej się nie nada, nic nie zmienia, to po prostu to samo. No i Jezu, ta walka jest mega słaba. Raz, że powtórka z rozrywki, dwa, że mega zordy, trzy, że wiadomo kto wygra, pomimo że nie powinien. Tutaj Indra użył dość słusznych argumentów, że Hagoromu nawet nie próbował zrozumieć matki, tylko sam od razu za jej plecami knuł. Wiadomo, że taka wizja mu pasowała, bo on już był zły, chciał zabijać i tak dalej, ale mówił całkiem sensownie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4. Pierwsze 6 minut odcinka jest do wywalenia, to 1:1 końcówka sprzed 6 odcinków, przed tą całą opowieścią Hagoromu.
Fajna jest ta technika, co po trafieniu niszczy osobnika i ten kruszy się jak skała, ale tutaj już flashbacki Sakury, bleh. Później dosłownie te same sceny z tymi samymi dialogami, ale z perspektywy Naruto, a najgorsze jest to, że to są sceny sprzed 4 minut. Spoko wyglądała pierzeń Sakury rozkładająca się na jej i Obito ciało, trzeba też przyznać, że nieźle się zachowała, ratując Obito i siebie przed kwasem z innego wymiaru. Też była badassowa, jak oparzył ją ten kwas na ręce, ale wolała zacisnąć zęby zamiast marnować czakrę na leczenie się. Git Sasuke podmienił się z tą kamizelką Sakury, żeby zdążyć przed zamknięciem teleportu. Niewiadomych nie widziałem odcinek. 5. Teraz z kolei dostaliśmy flashbacki Obito na połowę odcinka, no super. Oczywiście mocne są te pręty, ale ta walka z klonami jest nudna. Bardzo dobrze za to wyglądało to, jak Kaguya przeniosła ich do kolejnego wymiaru, który miał taką grawitację, że wszystkich przytwierdziło do ziemi, ale tutaj o co w ogóle chodzi? Nagle obydwaj zobaczyli ducha Rin, który złapał ich za ręce? Masakra, coraz więcej absurdów i dziwnych nawet jak na anime zabiegów. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. Ładnie Zetsu pocisnął Obito, że zginie jak na śmiecia przystało. Jeszcze później kontynuował dialog, że nawet jako marionetka jest bezużyteczny. I jest w tym też sporo prawdy, nieraz to też poruszałem, że on zawsze jest niewystarczający. No i później znowu te jego flashbacki. Na początek trwały 1/4 odcinka. Studio Pierrot powinno otworzyć jakieś wysypisko śmieci, poznają się wyśmienić na recyklingu. Później jeszcze dokopcowali do pieca przypominajek. Oczywiście też Obito zdycha dłużej niż klony Naruto po trafieniu tym prętem. No bo po co respektować zasady narzucone 2 odcinki temu? Następnie wymyślili jakąś alternatywną rzeczywistość, w której wszystko jest piękne i Obito jest tam Hokage. I oczywiście, że tak, przedtem żadne ataki na Kaguya nie działały, ale teraz jak Obito się rozpadł, to jest to smutne dla Naruto i teraz był w stanie odciąć rękę bogini, żałosny w cholerę. Do tego stwierdził, że Obito był wspaniałym człowiekiem. No tak, szczególnie jak mordował jego ziomków jeszcze chwilę temu, nie? Nie ma to jak zawodząca pamięć na stare lata. Poza pociskami Zetsu, to jedyne co to było dobre, to jeszcze muzyka w tle podczas mowy pożegnanej Obito, lubię ją bardzo. Niewiadomych brak, odcinek na 2. O hej, dawno nie widzieliśmy flashbacków, to może teraz kolejna Kakashiego? To tylko 3 minuty tego, co już widzieliśmy. Nic takiego, wiadomo. Po pierwsze, o co tutaj chodzi? Dlaczego Obito nagle jest młody w tym śmiesznym miejscu? Po drugie, jakim w ogóle cudem był w stanie po śmierci magicznie się spotkać z Kakashim, który też był młody, a do tego strasznie obsrany był ten bus w postaci ofiarowania mu MS-ów. Z niewiadomych to Obito nam zaspoilerował, że Kakashi będzie 6. Hokage, ale cała reszta to dno dna. Tutaj super ekscytujące Rasengany z każdego z ogoniastych. Tam Kakashi na luzie odpala Perfect Susanoo 2 minuty po tym, jak magicznie otrzymał MS-y, gdzie Hatake ma przecież mało czakry, a do tego jeszcze nie tak dawno Sasuke otrzymał wielki ból z używania zwykłego szkieletu, ale co tam, nie? To nie jest ważne. To niedobra o tym mówić. Kamui Shurikeny są super OP, ale to takie dziadowskie wytłumaczenie klepania Kaguya, że to szok. Później jeszcze użył Kamui Raikiri i solo zranił boginię, robiąc więcej niż Sasuke i Naruto do tej pory, a to nic pozytywnego. Później dowalili więcej flashbacków, a to zapieczętowanie Kaguya to mega biedackie wytłumaczenie. Plusów nie widziałem, odcinek na 1. Tu trzeba przyznać Naruto, że sprytnie zrobił wracając do Zetsu, żeby go wrzucić do Chibaku Tensei, żeby już nie mieszał w świecie, no ale oczywiście przy tym nie mogło zabraknąć jego flashbacków i opowiadania o tym, jacy jego przyjaciele są wspaniali, no super, super. Spoko sprawa, że Hagoromo wymyślił i przygotował sposób na przywołanie Naruto i reszty do ich świata, ale serio musieli użyć dusz zmarłych Kage, żeby to zrobić. Naprawdę już w kosmos odleciało to anime, jak dla mnie to nawet nie jest dobry kierunek. Nie dało się tego zresztą ugryźć inaczej, serio przyzwanie ze światów Kage było łatwiejsze niż zgromadzenie odpowiedniej czakry do przywołania. Zresztą w ogóle jakim cudem te dusze miały swoją dawną czakrę? Kolejny gówno plot armor. Muszę za to podpisać się pod słowami Sakury, powiedziała, że już jest zmęczona od patrzenia na te cudy niewidy. Ja też. Zapunktowała mi tym. W sumie też niestety Madara na koniec życia także przyznał Hashiramie rację, że obydwaj polegli, ale to wola pierwszego Hokage przeszła dalej, a on umrze i tyle z jego życia. Ten monolog Naruto do Minato za to był wzruszający, trzeba mu to oddać. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5.
Śmiesznie ogoniaste śmieją się z Kurame, który udawał, że nie chce wrócić do Naruto i że niby na odczepnego powiedział, że jak już ten Hagoromo tak chce, żeby Liz do niego wrócił, to już dobra, pójdzie do niego. Spoko za to Sasuke złapał wszystkie ogoniaste bestie w Chibaku Tensei i powiedział, że planuje rewolucję. Chyba słowo bezczelne jest odpowiednie, jeśli chodzi o to, jak potraktowali nas w tym momencie twórcy, bo Kakashi stwierdził, że no, skutki uboczne Sharingana działają i nie może chodzić, tymczasem na tej wojnie używał go wielokrotnie. Niech mi ktoś teraz powie, że Sasuke ciągle tak kochał Sakurę, gdy ona wyznała mu miłość, a on po prostu rzucił na nią genjutsu, żeby nie przeszkadzała, po czym pięknie podsumował, że nie ma powodu, żeby coś do niej czuć głębszego, tak jak ona nie ma podstaw miłości do niego. Jest to coś, z czym się w pełni zgadzam. Niestety dostaliśmy powtórkę z rozrywki w formie flashbacków Sasuke i w sumie nie wiem, po co one się tam znalazły. Niewiadomych nie widziałem odcinek na 8. Ta początkowa wymiana zdań jest po prostu poglądem jednego i drugiego i ja bym się nie postawił po żadnej ze stron jednoznacznie. Tutaj akurat obydwaj mieli trochę racji, chociaż jak później Sasuke wyjaśnił, że chce kontrolować wszystko z ukrycia tak, żeby nie było konfliktów, to raz, że to bardzo podobnie brzmi do Mugen Tsukuyomi, dwa, że to wydaje się strasznie nudnym zajęciem. Dobrze wyglądało to taijutsu Naruto i Sasuke, ładnie też Uzumaki cisnął Uchihą o ścianę, a to jak Sasuke użył Entona na Naruto było piękne. Szczerze mówiąc to też duży plus za to, że nie ma muzyki w tle, a to często bardzo dużo daje. Ona nie zawsze jest potrzebna. Niestety czym dalej w las, to ta walka gorsza się staje. Megazordowa, choć w lepszej jakości niż zwykle, to to mi nie imponuje, jak są te gigawybuchy. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 7. Nie wiem jak dla was, ale mi się nigdy nie podobały te Giga Susano, a to ulepszone jest jeszcze brzydsze. No ale dobra, to jak Sasuke pluje na te klony z Kuramą, Naruto jest akurat fajne, lecz ten Liz połączony z trzech to szkoda słów, jak to źle wygląda. Pięknie to Sasuke sprzedał kopniaka w pysk Naruto, jak ten leżał i szczerze to jak oni są tak zmęczeni i wyprowadzają tylko ciosy, jest 100 razy lepsze niż ta walka Megazordów, ale ten flashback trochę to popsuł. Myślałem, że to będzie kontynuacja walki jak w przypadku Obito i Kakashiego, a tu nie, zwykłe przedłużanie. No i nie powiecie mi, że to nie wygląda smutnie zjawiskowo, jak ludzie, którzy mogą dosłownie góry przenosić, nie mają siły zadać ciosu i się przewracają. To są najlepsze momenty ich walki. Spoko też wyglądało to, jak Naruto użył ochraniacza, żeby zobaczyć, kiedy Sasuke zaatakuje, ominął jego cios i jeb go tak, że odleciał. Szkoda tylko, że jeszcze przed chwilą nie miał czakry. Też siło przyjaźniometr wywaliło poza skalę. Naruto już nie potrzebuje klona do stworzenia Rasengana. Wystarczą mu duchy przyjaciół, którzy chcą mu pomóc. Och, jakie wspaniałe, tak samo jak uderzenie Rasengana i Chidori wywołało wybuch zdolny rozwalić 2 giga posągi Madary i Hashiramy, ale ludzie przeżyli, bo jak wiemy są twardsi niż skały. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6. W tym odcinku jest budowane początkowo jakby chłopaki umarli, ale fajne jest to puszczenie nam oczka, jak Naruto boli ręka. Później jak Sasuke się ocknął, to się zdziwił, ale nam nie pokazali, że stracili ręce. Niestety ten odcinek jest przepełniony flashbackami. Gdyby nie fakt, że to anime sadzi nimi na lewo i prawo, w prawie każdym odcinku, może byłyby one dobre, ale chyba wolałbym rozmowę pomiędzy nimi niż przypominajki. Dziwnie też się patrzy na uśmiechniętego Itachiego w szatach Akatsuki. Ten smutek, radość i zawstydzenie naraz wzięte na twarzy Sasuke to wygląda bardzo dobrze i super, że nas cały odcinek zwodzili, by pokazać na koniec, że chłopaki nie mają rąk i pamiętam do dziś, że jak oglądałem to pierwszy raz, to byłem w wielkim szoku, ale takim pozytywnym i za to giga plus. Z takich niewiadomych to w przyszłości w przypadku Naruto to i tak nic nie będzie znaczyć, bo będzie miał protezę. Odcinek oceniłem na 6. Osobiście nie kupuję tego, że po wyjściu z Mugen Tsukuyomi wszyscy są zadowoleni. Moim zdaniem powinno być odwrotnie. Wiadomo, przeżyli, więc to jest powód do radości, ale w śnie przeżywali swoje najlepsze życie. Dziwne jest to, że nikt tam nie miał depresji, jak wrócili do normalności. Tutaj też zaczęło się takie łączenie wątków mangowych i filerowych, bo możemy w tle zobaczyć Guren, Yukimaru i Gozu. Spoko wygląda to, jak Sasuke jest w więzieniu z nałożoną pieczęcią na oczy, ale słabe było to, że wypuścili go, bo obiecał poprawę i przyznał się do winy. LOL.
Nieźle. W sumie dobrze, że tak w realu nie ma, przynajmniej w normalnych sytuacjach. Śmiesznie Kakashi strollował, że mianuje Naruto na Junina, a tak naprawdę kazał mu się uczyć, żeby awansować, ale w sumie niby po co Kakashi nosi tę opaskę na oko? To głupie, przecież ma normalne oko, więc ogranicza sobie tylko wzrok. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 7. Średnia arku to 6 i choć nazywa się on Uderzenie Kagui Otsutsuki, to tak naprawdę samej walki dużo tu nie było. Mam jednak zmienione przemyślenia co do tej postaci. Kiedyś myślałem o niej jako o nudnej babce, wypłowiałej, a prawda jest taka, że była dość badassowa i pojawienie się jej było dobrze zrealizowane. Zaplanowane 1000 lat wcześniej, historia jej, Hagoromu i Hamury, jak i Ashury i Indry była ciekawa. Ark nie ma zaniżonej oceny przez nią, a przez to, że protagoniści dostawali gówno boosty jak Naruto, który odciął jej rękę, gdy umarł Obito, gdzie przedtem ona ich potężnie dominowała, czy Kakashi, który dostał 2 MS-y i tak naprawdę zadał jej największe obrażenia. Do tego w sumie jakby na to nie spojrzeć, to Madara, zyskując potężną moc, gdy dostał Jinchuriki Jubiego, to nie zdążył zbytnio nic zrobić poza aktywowaniem Mugen Tsukuyomi, a więc trochę został opluty. Co? Pewnie myślałeś, że będę mówił, żebyś dał suba? Weź przestań, ja taki nie jestem. Daj lajka.